Marco Cocchieri do Elbląga po raz pierwszy przyjechał na początku lat 90. Z czasem tych wizyt było coraz więcej i to właśnie w naszym mieście trafiła go strzała Amora. Pomalutko zaczynałem co roku przychodzić tutaj na wakacje i się zakochałem z moją żoną, która jest tutaj z Elbląga. Ten sympatyczny Włoch szybko zakochał się również w samym Elblągu, gdzie 6 lat temu otworzył swoją pierwszą restaurację. Tu jest świetne miasto, wszystko jest. Ja byłem tutaj lata 90. Było inaczej, było wszystko szare, tak smutno trochę. Teraz co się działo ostatnie lata, naprawdę jest niesamowite. Miasto piękne, czyste. Turystów, kiedy przychodzą do nas, ja widzę, mam tutaj lokali, słyszę, co oni mówią, chwalają na to miasto. Każdego zostaje bardzo zadowolony. No, ja też się zakochałem, moja żona, moja rodzina mieszka tutaj, ale miasto jest naprawdę, mi się wydaje, fantastyczne jest. I jeszcze ma dużo możliwości rozwoju, tak? Kuchnia włoska zdobyła serca, a przede wszystkim żołądki Elblążan i turystów. Jakości produktów i oryginalne. Jak robi kuchnia włoska, muszą być oryginalne produkty i serce, dużo serce dać. Ja kocham, co robię. Dla mnie, kiedy klient, jaki ogólnie przychodzi tutaj i powie, że jest zadowolony, że jadło, jak w Italii, niepotrzebne iść do Italii w tej chwili, ale można spróbować do nas te danie bez jeżdżenia do Italii, dla mnie jest niesamowite. Marco stworzył na elbląskiej Starówce prawdziwą małą Italię. Dziś prowadzi m.in. 3 restauracje i delikatesy z oryginalnymi włoskimi produktami. W okresie letnim w obrębie lokali przy Bramie Targowej organizuje koncerty dla Elblążan, wzbogacając tym samym kulturalno-rozrywkową ofertę miasta. Nie robimy tylko dla naszych klientów, ale robimy dla wszystkich. Spróbujemy otwierać taki klimatu na to stare miasto tutaj, które powoduje, że ludzie, nie tylko moi klienci, ludzie ogólnie z Elbląga, mogą spędzić parę godzin taki spokojny, słuchać muzyki albo jakieś koncerty. Serce robiłem też na te mieszkańców z Elbląga, dlatego było bardzo, bardzo fajne zobaczyć te ludzi, jak byli zadowoleni, jak szczęśliwi było. Branża gastronomiczna w czasie pandemii przeżywa trudne chwile. Mimo to Marco nie zamierza się poddawać. Jest bardzo dużo problemów, ale siłę też da naszych klientów. Kiedy przychodzą, taki zadowoleni, taki mówią takie miłe słowa, da moc pójść dalej, porobić dalej. Dlatego ja wiem, że będzie dobrze. Wiem, że muszę być znowu wszystko kolorowe, fajne, jak było parę lat temu, dlatego jestem jeszcze tutaj i jeszcze będę walczył.